Witam Państwa, tu Adal Blumstein, Polski Żyd Vlog. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, dlaczego Polacy to... Mówi się, że Polacy to antysemici. Skąd ten antysemityzm jest w Polsce i w Europie? I generalnie musimy zacząć od tego, że Żydzi dzielą się na trzy kategorie. I pierwsza kategoria to są Żydzi ortodoksyjni. Ortodoksyjni Żydzi, którzy praktykują swoją religię, modlą się, wierzą w tego samego Boga co chrześcijanie, i tych Żydów już nie ma. Oni albo zostali wymordowani przez Niemców, albo wyjechali za granicę. Ich w Polsce nie ma, jest bardzo niewiele. Druga kategoria to są Żydzi kapitaliści, którzy budowali Polskę, Europę, UK, Amerykę. Oni budowali po prostu kapitał i ich też już nie ma. Oni wyjechali stąd, wyjechali do kraju, gdzie jest wolny rynek. Tutaj nie ma wolnego rynku i tutaj ja do tej kategorii myślę, że się zaliczam z moją rodziną. Próbujemy, jest bardzo ciężko, ale taki jest wybór. Musimy. I jest też trzecia kategoria. Żydokomuna. I to są syjonisti, którzy udają Żydów i oni są bardzo chciwi. To są ludzie, którzy bardzo sprytni i inteligentni ludzie, którzy próbują dogadywać się z politykami, dogadują się z bankami, którzy lubią kombinować, robić nielegalne biznesy i po prostu dominować kulturowo inne narody, inne kraje. I to jest najliczniejsza grupa Żydów, jaka jest teraz w Polsce. Oni robią prawdziwym Żydom pod górkę. To właśnie przez nich jest antysemityzm. Właśnie przez nich Polacy nie lubią Żydów, bo mylą syjonistów z Żydami. A syjonizm to nie jest antysemityzm, ani judaizm. To są syjonisti. Oni robią sobie biznes na tym, że myśmy dużo cierpieli podczas II wojny światowej. Oni po prostu nie poradziliby sobie na wolnym rynku. Oni muszą, żeby przeżyć, oni muszą kombinować. I to są moi wrogowie. Ja jako wolny, ja wspieram wolny rynek i musimy po prostu z nimi walczyć, mówić wprost. Póki będziemy mylić syjonistów z Żydami, póki będzie źle, póki będą akty antysemityzmu w Europie, w Polsce, bo ludzie nie rozróżniają. Musimy zacząć po prostu rozróżniać. To w zwykłej rozmowie z takim Żydem można rozpoznać, czy on jest syjonista, czy on jest po prostu zwykły judaista. Tak więc słowo nazist to super Jews, destroy zionist. So, Adar Blumstein, Polski Żyd Vlog.